Witam w Medieval Dynasty. Zaczniemy dzisiaj nową grę. Chcę Wam pokazać, jak fajnie sobie tutaj zacząć. Na spokojnie znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie postawimy naszą wioskę. I jak na początku, tak powiem, dorobić się czegoś. No, a my później nie mamy nawet zbyt wiele czasu. Więc zacznijmy nową grę. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away. Yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. No, tak więc wprowadzenie prezentuje się bardzo ładnie. Ja to grałem, ale gdybym mówił tak, jakbym nie grał, bo takie było moje pierwsze wrażenie, że bardzo ładne. Mimo tego, że mój sprzęt trochę odbiega od norm, żeby ta gra chodziła bardzo płynnie i bardzo fajnie, ale mimo to, nawet że tak powiem, z pewnymi wymaganiami, rozdzielczością w ogóle, gra idzie dość fajnie. Wbrew pozorom mam troszkę słabszy sprzęt niż te minimum. Ale gra idzie bardzo fajnie i jestem bardzo zadowolony z niej. Nowy, na początek nowego życia. Dobrze. Czyli jak rozumiem, musicie iść wzdłuż tego wykrzyknika, który jest przed nami. Trochę wam tutaj poopowiadam, bo mam czas, zanim dojdę do miejsca. Idziemy do Gostowa. Gdzie musimy poszukać kasztelana, z którym musimy porozmawiać. W lewym dolnym rogu możecie zobaczyć, są cztery strzałki. Każda z nich odpowiada za coś innego. Zielona odpowiada za zmęczenie, czerwona za życie, pomarańczowa to jedzenie, a niebieska to woda. W prawym dolnym rogu natomiast mamy rzeczy, które obecnie trzymamy w ręce i to, co możemy zrobić przyciskając dany przycisk myszki. U góry mamy różne zadania, tego typu rzeczy. I to by było mniej więcej tyle. Reszta dowiecie się w trakcie. Teraz idziemy szukać kasztelana, który chyba już idzie nam naprzeciw. O, gdzieś nam ucieka. Witaj nieznajomy, co sprowadza cię do naszej doliny? Nie wyglądasz ani na pielgrzyma, ani na handlarza. Nie, nie jestem. Nazywam się Racimir i przybyłem z południa, szukając mojego wuja, Lordana. Ok, mam jeszcze drugą opcję, nie jestem już żadnym. Jakie to ma znaczenie? Nie no, bądźmy tutaj na razie szczerzy, bo jak już musimy zacząć tą grę. Witaj nieznajomy, co sprowadza cię do naszej doliny? Okej, to się powtarza. W jego rodzinnych stronach nazywali go Lordan Fisak. Lordan, ach tak, opowiadał
kiedyś o swoim życiu nad rzeką. Przyszedłeś we właściwe miejsce, a obawiam się, że kilka lat za późno. Dlaczego? Co się stało z moim wujem? Był wspaniałym człowiekiem, jeszcze lepszym przyjacielem, Racimirze. Jako dobry rzemieślnik i doskonały kupiec. Zarobił tutaj małą fortunę. Widzisz tamtą tawernę? Czy to coś przed nami? Zbudował ją i prowadził, a także wiele innych sklepów, które znajdziesz w dolinie. Moja matka powiedziała mi, że dorobił się fortuny na północy. Nie miałem pojęcia, jak dłużej, ale to nie odpowiada na moje pytanie. Twój wujek został zabity, przyjacielu. Wpadł na pomysł wielkiego handlu z Królestwem Niemieckim na zachodzie. Twój? 5 wozów wypełnionych najlepszą rudą żelaza, piękne kolorowe tkaniny, naszym doskonałym piwem. Ciągnięte przez 10 wołów, nie żartował, tyle mogę powiedzieć. Jego świta została zaatakowana przez bandytów. Jego woźnicu zabito, musiał dać im niezły wycisk. Zabrał ze sobą 2 do grobu. Z tego co widzieliśmy, kiedy go znaleźliśmy. Sam go pochowałem, a raczej to, co pozostawiły po sobie wilki. Przykro mi, że akurat takie wieści muszę ci przekazać. Mój wujek nie żyje, jego majątek przepadł. Poszedłem całą drogę tutaj na marno. Na darmo. Nie mów tak, nie pozwoliłbym się zmarnować siostrzeńcowi Lordana. A nawet jeśli większość ludzi szybko zapomniała, co zawdzięczają twojemu wujowi, nie mam zamiaru być jednym z nich. Jestem kasztelanem, a moje słowo wciąż ma znaczenie. Więc powiedz mi, czy dasz radę samemu dorobić się fortuny? Potrafię tworzyć proste narzędzia. Mogę zbierać na jedziór najpotrzebniejsze rzeczy z dziczy. Umiem liczyć i handlować. To wystarczy. Może nie mam do zaoferowania żadnych towarów ani złota, ale możesz tu mieć tyle ziemi, ile chcesz. Nie sprzedanej, ale przynajmniej na całe życie. Zbuduj dom, uprawiaj warzywa, zdobądź trochę zwierząt hodowlanych i podążaj za marzeniami swojego wujka. Mówisz poważnie, moja własna ziemia, tyle ile chcę, tak dużo ile będzie potrzebne, mój chłopcze. I tak długo, jak będziesz płacić podatki. Rozumiem, czy masz dla mnie jakąś radę na początek? Możesz ściąć drzewa, aby zbudować swój dom. Trzcina rośnie nad rzeką. Dobrze sprawdzi się na dach. Masz ze sobą coś do jedzenia? Niewiele. W razie potrzeby w naszej wiosce znajdziesz kilku sprzedawców. Jeśli nie masz pieniędzy na jedzenie, zawsze możesz szukać grzybów w lesie i polować na zwierzęta. Może jakoś mógłbym zarobić trochę monet? Pewnie, możesz porozmawiać z tutejszymi ludźmi lub z tymi z innych wiosek. Może ktoś zapłaci ci za pomoc. Dziękuję za radę. Czas znaleźć fajne miejsce. Zobaczymy. Mam dla ciebie coś specjalnego. To jest młot, którego twój wujek użył do budowania domu, w którym się zestarzał. Jakiego lepszego narzędzia możesz użyć do budowania tutaj swojego pierwszego domu? Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Okej, tutaj mamy jakieś krótkie instrukcje, co możemy zrobić. Szkoda, że po angielsku, że to zostało jeszcze przetłumaczone. Może w przyszłości będzie. Dobrze. Rozdział pierwszy. Nowy początek. Ok. Po prawie mamy, co musimy zrobić. Czyli mamy zbierać 10 patyków, 2 kamienie. Mamy zrobić kamienną siekierę, żeby ściąć drzewa. Zciąć 5 drzew. Zbierać słomy. Zbudować swój pierwszy dom. Dobrze. To zacznijmy. Idziemy szukać patyków. Nie zabierajmy też za dużo, ponieważ mamy też limit obciążenia. Patyk też możemy zbierać tutaj z drzewek takich małych. Nie doszedłem jeszcze do tego momentu, żeby się dowiedzieć, czy z tych małych drzewek
urosną duże drzewa, ale spodziewam się, że tak, bo nie jestem pewien, czy te duże, gdy istniemy, odrastają. Mogę się mylić. O, tutaj są już jakieś grzyby. Grzybki można zbierać, przydają się do jedzenia. Przycisku to jest wykonywanie rzeczy. Podoba mi się tutaj te takie menu obrotowe do produkcji różnych rzeczy. Bardzo to jest fajne. Grałem też w inne gry. W tej akurat mi się to podoba. No, na razie nie grałem za wiele, ale w tej akurat naprawdę jest to takie fajne. Przyjazne. Ok. Musimy zabrać słomę. Teraz tak, taki mały trik. Musimy zabrać 20 sztuk słomy. Mogę wam od razu powiedzieć, że w miejsce, w którym ja chcę się wybudować, tej słoma również jest, więc tutaj nazbieramy ile się da i za każdą słomę zapłacą nam 0,1 monety. Czyli nazbieramy ile się da, tak naprawdę może nawet wszystko tutaj pozbieramy, trochę to zajmie, ale ja to przyspieszę, więc to i sprzedamy ją. Po prostu ją sprzedamy, żeby mieć już jakieś pieniądze na wstępie i może coś już sobie kupimy, żeby jakoś to tutaj było. W trakcie gry będziemy dostawać pewne wskazówki, tak jak tutaj tam przed chwilą, że jak jesteśmy spragnieni, to musimy pić. Okej, okay, jest to tak o wiele więcej, ale na obecną chwilę zbieraliśmy jakieś a, 480 sztuk, jest to chyba może dwa razy więcej, ale myślę, że na początek nam to wystarczy. Tutaj mamy jedzenie, co mamy ze sobą, może coś zjedzmy. Jak może było widać, od razu mamy, poprawiły nam się dwie umiejętności, zdobyliśmy umiejętności z kategorii przetrwanie,
I tutaj co warto zrobić? Na przykład zmysł przetrwania. Mamy? Nie, jeszcze nie mamy, musimy coś najpierw dać. Dajmy tak, wiedzę o przetrwaniu. Zobaczcie, zmysł przetrwania. Wykrywanie grzybów, piór, ziół w trybie inspektora. Tryb inspektora to inaczej wciśnięcie lewego alta. I zaraz wam pokażę, jak to działa. Dajmy to sobie. Dajmy też sobie niewrażliwość na temperaturę, to niedobre na zimę. Ale każdy może robić jak chce. Teraz tak, wciskając przycisk alt, widzicie, wszystko to, co jest na żółto, to jest coś, co możemy zbierać. I oczywiście pokazuje nam też inne rzeczy. Czyli nie tak, na przykład mamy tutaj masa babki lekarskiej, to pomaga leczyć rany, oraz dziurawiec zwyczajny. Jakbyśmy zjedli coś zatrutego, to tym możemy się wyleczyć. A dobrze, idźmy sprzedać teraz na słomę. Póki jeszcze nie zrobił się wieczór, musimy znaleźć kogoś. O. Kogo to mamy? Jak Jarogniewa. Ok. Pokaż mi swoje towary. Co my tu mamy? Ta osoba ma jedzenia. Ona ma tutaj głównie jedzenie. To na razie nie jest nam potrzebne. Ale my sprzedamy jej tutaj naszą słomę. Jak widzicie, cena jest 0,1, czyli jeśli sprzedamy całość, to zarobimy 48,3 monety. Tak też zróbmy. W naszym skarbcu jest 98 monet obecnie. Moglibyśmy nazbierać więcej trzciny, ale norma. Co to, co od nas norma? Mogę ci w czymś pomóc? Witam, potrzebuję twojej pomocy. Ostatniej nocy była straszna burza, która zniszczyła nasz dom. Czy mógłbyś pomóc nam zebrać zasoby i odbudować go? Płacę ci jako nagrodę. Dobra, pomogę. Sen. Okej. Tu będzie kilka takich instrukcji. Odbudowa domu. Zobaczmy, z czym się to wiąże, bo nie zawsze wszystko jest opisane zaraz od razu, więc musimy sobie sprawdzić tutaj w dzienniku. I co potrzebuje? Dostarczyć do Normana 20 patyków oraz 5 kłód. O, to fajnie, to akurat idziemy i tak zcięć drzewo. Co też warto zrobić? Warto szukać ludzi, w tym wypadku akurat kobiety, i zacząć z nimi rozmawiać, bo czas leci, a tak naprawdę trzeba szukać sobie następcy, więc musimy znaleźć jakąś kobietę, ożenić się tam, ożenić się, oczywiście płodzić potomka, który w razie czego jakbyśmy zmarli, przejmie nasze miejsce i będziemy kontynuować. Oczywiście ten potomek nie może być mały, musi w tym czasie urosnąć. Co mi się tutaj podoba, fajnie jest tutaj zrobione to, jak się drzewa na przykład, było bardzo fajnie mi się. Powiem szczerze, no jest to jedna z pierwszych moich gier, które takie gram i naprawdę robi to na mnie wrażenie. Co jedynie by mi się tutaj podobało jeszcze, co akurat było w innej grze, żeby można było na przykład w trzeciej osobie grać. Czyli żebyśmy widzieli naszą postać z tyłu. To może nie jest konieczne tutaj teraz, w tym momencie, jak sobie tutaj gramy, ale byłoby naprawdę bardzo pomocne, gdy stawiamy później domy. Gdy wciśniemy M, mamy mapę. Tutaj pokazuje nam godzina, jest 19, więc idźmy może zaraz do tego Normana, żeby wykonać nasze pierwsze zadanie.
przykład wchodząc tutaj w te menu, przyciskają tab lub tam jakiś inny klawisz, to macie tak jakby pauzę za zatrzymaną grę. I teraz tak, wchodząc tutaj w umiejętności, gdzieś to tutaj było. Już nie pamiętam, gdzie to widziałem. Chyba w technologii. Technologii, tak, jak macie domy, to tutaj po prawej stronie, na przykład wybierając pierwszy lepszy prosty magazyn, na przykład. Gdzie to tu było? Było tu gdzieś opisane fajnie, gdzie co, jakie umiejętności wzbogaca. Ale akurat nie widzę już tego tutaj, może gdzieś to po drodze znikło. Trzymaj. To powinny być wszystkie materiały, które chciałeś. Zmieniona reputacja dynastii. Dziękuję ci. Co? Tylko tyle? No dobrze, no. Zawsze coś. Porozmawiajmy sobie z Blanką. Niedawno przybyłam. Jak się... Hej, masz chwilę? Chyba Polo nie będzie wiedzieć. Minus 5. Chyba jej się to nie podobało. No, jak coś złego powiemy, to potem nie chcą z nami rozmawiać przez jakiś czas. Żona. Aby zdobyć żonę, będziesz musiał flirtować z jedną z żeńskich podróżniczek w odpowiednim wieku. 18+. Musisz osiągnąć poziom 60 uznania lub wyższy, aby odblokować możliwość flirtu. Okej. Okay. Już coś. Co do znalezienia odpowiedniego miejsca na nasz dom, każdy ma swoje tam preferencje, się wydaje. Ja będę szukał takie miejsca, raczej tak naprawdę ja już mam takie miejsce. Czyli gdzieś tam sobie wybrałem wcześniej i opowiada mi. Też obserwowałem, próbowałem szukać jakichś fajnych miejsc. A to miasto mi dość tak odpowiada, bo nie jest aż tak daleko od miasta tego głównego. Nazwijmy to miasto, w którym teraz jesteśmy, nazwijmy go głównym. Ale tym samym nie jest też za blisko. I tak naprawdę jakiś czas już tam grałem i okazuje się, że jest to bardzo fajne miejsce. Ma wszystkie materiały, które byśmy tam potrzebowali. Jest trzcina, jest las, więc są też drzewa. Są drzewa, są zwierzęta wszelkie. Teren też jest dość płaski, co jest też ważne. Bo jeśli teren nie jest płaski, to no to wiadomo, nie jesteśmy w stanie stawiać budynków, nie jesteśmy w stanie uprawiać pola. To są dość istotne atuty.
No jest to tak mniej więcej po środku między kilkoma wioskami. Jeszcze za duże. Widzicie, w lewym dolnym rogu obok naszego wskaźnika energii życia i tym podobnych, możecie zauważyć, że jest przeciążenie. Byśmy się nie dziwili, bo gdy to przeciążenie dojdzie do końca, czyli na lewą stronę, po prostu nie będziemy mogli się ruszyć. Co możemy tutaj zrobić? Żebyśmy mogli polować, potrzebujemy nóż. Ale też przyda nam się kida. Czy włócznia nam. Tak naprawdę to nie jedna, bo z jedną włócznią możemy za wiele nie zrobić. Jeszcze ściąć jedno drzewo. Myślę, że tutaj przeczekamy sobie noc. Mamy topór. Czyżby nasz topór już stracił swoją żywotność? Nie, no, jest. Aha, musimy go włożyć do ręki, dobra. Zgrupowałem się już. Co możemy jeszcze na początek tak zrobić, żeby zarobić coś pieniędzy? Na przykład możemy wytworzyć kilka noży, bo na przykład noże są dość cenne. Za 5 patyków i 2 kamienie możemy wytworzyć już nóż kamienny, który sprzedamy za około 10 monet. Przynajmniej tak na początku mi się wydaje było. Jak mówiłem, tutaj te noże możemy też sprzedawać. Może na tym też na początek sobie, zanim wybijemy dom, się skupię. Tu mniejszym R możemy budować, zrobić więcej rzeczy na raz. Na początek, co mieliśmy dostępne? Na początek mieliśmy dostępny jeden dom. Tym jednym domem, tak naprawdę to był nasz dom, ale po zebraniu tej trzciny, może zauważyliście w pewnym momencie, że zostało nam odblokowane również chata myśliwska. W chacie myśliwskiej możemy zatrudnić ludzi, którzy będą dla nas pracować. Ale nim zaczniemy, tak powiem, werbować ludzi do naszej wioski, warto jest poczekać, aż będziemy mieli magazyn zasobów i magazyn żywności. Jak również, oczywiście myśliwego, oraz w wydobyciu prostą drewnutnię. To są takie, powiedziałbym, minimum, żeby nasza osada przetrwała na samym wstępie, ponieważ osoby zamieszkujące naszą osadę będą potrzebowały jedzenie, będą potrzebowały drewno opałowe. To jest taki, powiedziałbym, minimum. Gdy zapewnimy to,
to wtedy w pewnym sensie nasze wiosko stanie się samowystarczalne, a przynajmniej na początkowym stadium, w stadium rozwoju, bo będziemy w stanie produkować podstawowe rzeczy. Nasz drwal będzie zbierał nam kłody, kłody i patyki, z których będziemy budować. Także jest to bardzo przydatna wiedza na początek, bo chcemy, żeby nasza wioska przetrwała. Do tego zmierzamy, prawda? Fajne, że jest to, że wiele rzeczy się tutaj odradza, odbudowuje, także przedmioty typu patyki gdzieś tam się pojawiają później. Kamienie też, o ile się nie mylę, to gdzieś tam się pojawiają z czasem, co też jest dość fajne. Nie wiem, jak tutaj z tymi drzewami, jeszcze do tego nie doszedłem, ale postaram się Was poinformować, jak będę tak daleko. Wydaje mi się, że pniaki trzeba po prostu wykopać, żeby mogły urosnąć nowe drzewa, bo samych pniaków chyba nic nam nie odrośnie, choć byłoby fajnie naprawdę. I w ten sposób znikła nasza pochodnia. Po prostu się zużyła. No i oczywiście na początek, gdy będziemy mieli naszą osadę, warto uzupełnić jej zapasy jedzenia oraz drewna opalowego. Że mamy też możliwość, by coś ukraść. Nie polecam tego, gdy ktoś patrzy, robi to w nocy, jeśli już byśmy się chcieli doposażyć w coś przez kradzież. Ale jak mówię, na początku nie polecam, ale jest taka opcja. Ja postanowiłem sobie, że chcę trochę być pozytywną postacią tutaj. Nie chcę tutaj stosować tego typu technik.
Witam. Dostaw. Co możemy jej tu sprzedać? O, 15 jest nóż. Sprzedajmy nóż. Nie sprzedajmy wszystkich, zostawmy sobie jeden. O, na wstępie możemy sprzedać też to drewno o połowę. I tak mamy za dużo. Z piór też na razie nie będziemy mieli pożytku. Dobrze. Czy ona ma coś do zaufania? Nie, ale... Jej towarzysz może coś mieć. Jadro z mlekiem, jadro z wodą, gnój. Gnój trzeba przerobić na nawóz, ale na razie nie mamy gdzie go przerobić, więc na razie nie skorzystamy z tego. Czy jest tu jeszcze ktoś, kto może nam coś sprzedać? Jest tutaj Ali. O, tutaj jest ktoś jeszcze. Erwin. Co masz, Erwinie, dla nas? O, prosty worek. Zobaczmy, co to nam daje. Do wywężenia. On przez to nie może być wykorzystywany. Do nawożenia i obsiewania pól. Prosty worek chyba też będziemy mogli zrobić, mi się daje. A dobrze. Czy on ma tu może nasiona? Mamy się. Dobrze, to zacząłbym od uprawy czegoś. Kapusta jest dość droga, ale można ją wsadzić chyba tak naprawdę cały rok, mi się daje. Kupmy na początek po kilka nasion. Też potrzebujemy nawóz. O, jest tutaj nawóz. Więc kupmy kilka sztuk nawozu. Czyli może od 6. Kupmy marchew, 2 nasiona. Kupmy sobie kapustę. 2. Kupmy cebulę. Buraka też. A kupmy. Dobrze. Na owoce jeszcze nas nie stać. To przydam się później, ale nie będziemy tego kupować teraz. Kupiłem jeszcze worek, ale sprawdzę najpierw, czy mogę go wytworzyć. Porozmawiałem jeszcze z Albinem. Witam, nazywam się Albin. Nie poznaję cię, jesteś tu nowy? Tak. Do powodzenia. Okej. Albin jest ciekawą osobą, bo ma dość często ma dużo zadań do nas.
prostu zwykły patyk. Moment, to co do niego? Tak. To jest zadanie, które możemy wykonać od razu. Co dalej pokazuje nam historia Albumina? Poczekaj do następnego dnia. Okej. Okay. Dziewczynko, rozbudowuj, to na mnie uciekaj. Aha, mieliśmy zobaczyć, czy mogę wytworzyć worek. Do worka potrzebujemy skóra. O, może nam wystarczy ten prosty worek. Dobrze, a teraz pokażę wam, dokąd zmierzamy i co chcę zrobić. Więc moim celem będzie ten punkt. Podoba mi się ta wyspa tutaj. To jest naprawdę ładny widoczek, więc ja chcę się udać tutaj. Przyciskając F na mapie, zobaczymy kierunek, w którym możemy się udać. Tutaj jest dość ładna polana. Też mógłby tutaj skorzystać, jeśli ktoś chce naprawdę super polanę. Ja zacznę tutaj. Tu będę powoli się rozbudowywał, a później będziemy się gdzieś rozwijać. Dobrze, teraz idźmy już w stronę naszego obozu, czy też miejsca, gdzie będzie nasza wioska. Ja wybrałem sobie akurat to miejsce na wioskę z tego względu, że po prostu mi się tam bardzo podoba. Jest, tak jak już wspomniałem może wcześniej, że jest tam dużo fajnych rzeczy do zebrania. Jest masa grzybów, masa roślin, są jagody, jest trzcina, także możemy, mamy słomę, jest las, więc są drzewa, jest masa kamieni, masa gałązek, patyków. Jest to po prostu, wydaje mi się, naprawdę idealne miejsce na to, żeby rozpocząć budowę swojej osady. Tu, o, przy okazji, mamy złoże gliny i mogę nawet zapytać łopata, ale jej nie mamy. Może zauważyliście, to nasza osada jest jakieś kilometr od wioski. Ja widziałem tutaj królika, którego chcę zapolować, ale gdzieś mi uciekł. Nie będziemy dogodnić. Innym
razem cię opolujemy. Jak widzicie, policja jest. Tak, mamy masę grzybków, masę różnej zieleninki, jagody wspomniane. W okolicy jest las, a nie jeden. Tutaj jest nasza słoma, o której mówiłem, którą też będziemy potrzebować, zresztą mówiąc. Jak widzicie, masa patyków leży wszędzie, kamienie, nie mamy kilo, to możemy wydobywać z tych kamieni prawdopodobnie. Ale również leżą sobie gdzieś w poboczu. Jest ten ładny widoczek na tą małą wysepkę, która bardzo mi się podoba. Czy to nie jest ładnie? Płaski teren. Okolica bardzo fajna. Nic tylko zamieszkać. W tych lasach tutaj znajdziecie zwierzęta. Od lisów po dziki, jak również i sarny. Ale zacznijmy od podstaw, czyli od budowania naszego pierwszego domku, w którym sobie sami zamieszkamy. Mi ten domek będzie się podobał. Tu w tym miejscu, jak można zobaczyć na mapie, skrzyżują się tutaj dwie drogi. My będziemy się tutaj budować między tymi drogami. Wzdłuż linii brzegowej, między drogami i tu, tak później dalej. Więc zacznijmy. Weźmiemy może ten kamień, żeby po prostu nie stracić go. Nie możemy usiąść. Dobra. To bez niego. Zbudujmy nasz pierwszy dom. Mały, prosty domek. Stawmy go wzdłuż drogi. I tutaj przydałaby mi się tak naprawdę to co mówiłem, trzecia osoba. Tu będzie mój pierwszy domek. I teraz tak, żeby go zbudować, musimy wziąć młotek i masę różnych innych rzeczy. Trzcina odrasta, więc kolejny poziom przetrwania. Właśnie minęła pierwsza godzina naszej gry.
Łapkę na kolika, upole, dzikie zwierzę. Okej. Okay. I przetrwaj. Sezon. To jest wykonanie. To tak. Łapkę sobie gdzieś tu wstawię, blisko drzew. Łapki budujemy tutaj i tu. Jakbyśmy zapomnieli, gdzie postawiliśmy pułapkę, jest również zaznaczona na mapie. Teraz tak. Umiejętności. Co ma to nowego? Wydobycie magnowe. To jest takie do wydobycia. Skalanie jest nam potrzebne. Zacznijmy od wiedzy, bo to jest na początek ważne. To nas pomaga. Co tutaj mamy? Silnie jak dąb, a więcej zdrowia. Co innego ich tam może by było warto? Znowu nie jest nam potrzebne. Nie. Fajnie sobie listę. Dobrze. Co mam tu więcej? Funkcje zarządzanie. Na tę naprawę. Tu będziemy zarządzać naszą wioską. Technologii, jeśli mylę, to tutaj było jak rozwijać daną dziedzinę, daną gałąź technologii. Tylko nie pamiętam, jakie to chodziło. Magazyn zasobów. Co tutaj jest? A tam myśliwego. Nie. To nie o tym chodziło. A dobrze. Teraz tak. Co możemy zrobić? Możemy postawić. A ten myśliwego. Dobrze mówiłem. Sprawdźmy. Postawmy nasz pierwszy magazyn. Jest dość duży. Co warto zrobić? Warto sobie zapisać grę. Przed postawieniem czegokolwiek. W razie jakbyśmy go postawili, nie tak jak.
Miał trzeci dzień, więc zmieniło nam się też pora roku. W początku była wiosna, teraz mamy lato. A to jest tak raczej podział deszczowy. Sprawdźmy jedną rzecz, bo coś mnie tutaj zastanawia. To jak będzie nam tutaj pole? Dobrze. A to za pora. Wstawmy teraz myślnego. Czyli bym mi się podobał sztuł z niczewkami. Super. O. Tym sposobem postawiliśmy kolejny budynek, który jest myśliwy. W chacie myśliwego mamy tutaj trzy rzeczy. Jest skrzynia, jest beczka, w której możemy
robić solone mięso oraz solone rybie mięso oraz jest stół, na którym możemy wypalać łuki, strzały. Ale musimy najpierw kupić smak. W naszym magazynie znajduje się jedynie kilka miejsc tutaj takich do składowania. Prawdopodobnie automatycznie się same zapełniają w zależności od czego to mamy. No i skrzynię, do której wkładamy z możliwością załadowania 1000 kg, jest bardzo przestronna, więc spokojnie możemy. Teraz tak, mając już jeden domek, magazyn oraz myśliwego, niewiele możemy zrobić, bądźmy szczerze. Co musimy jeszcze zrobić? Potrzebujemy jeszcze magazyn żywności, czyli do rolnictwa potrzebujemy technologii. 5 technologii dla rolnictwa. Teraz tak, ale z wydobycia możemy postawić drewutnię. Drewutnia to do budynku wydobywczego. Pracownicy zatrudnieni tutaj dostarczyć będą kłody, patyki oraz drewno opałowe i deski, które mogą być tu wytworzone. To jest również ważny budynek. I na obecną chwilę postawimy tego. Pomyśleć coś nad tym rolnictwem. Patrzmy, co pokazuje nam technologia. Rolnictwo. Ok. Rozwój technologii poprzez czynności rolnicze oraz hodowlę zwierząt. Czynności rolnicze, czyli próbujemy, możemy spróbować zrobić pole. Nasze pierwsze pole, gdzie sobie postawimy. Na tym polu po prostu go sobie zaoramy. Zaoramy sobie to pole i powinniśmy dostać podstawowe 5 punktów, żebyśmy mogli już wytworzyć potrzebne nam naraby.
Kolejnym budynkiem, który chciałbym tutaj wybudować, to jest mamy myśliwego, mamy magazyn. Myślałem teraz o może o drewutni. Nie, dobra. Drewutnia. Zauważmy, że drewutnia jest budynkiem, który warto stawiać gdzieś bliżej lasów. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak gdzieś wyczytałem, że lepiej. To może postawimy ją gdzieś tutaj. To tam jeszcze specjalnie mi się nie podoba. Postawimy ją z drugiej strony naszego obozu. Gdzieś w pobliżu myśliwego. Naszych dróg. Powiedzmy, że tu od tego znaku zacznie się nasza osada. Okej, więc teraz będziemy budować drewutnię, a tak naprawdę przypomniało mi się, że zobaczymy tutaj nasze sporządzanie. Mamy limit 3-4 budynków. Żeby ten limit się zwiększył, musimy wykonywać te zadania, które mamy tutaj przypisane. To znaczy, musimy upolować jakieś zwierzę, a później prawdopodobnie jeszcze mamy do wykonania jakieś kolejne zadanie. Po wykonaniu tego zadania nasz limit budynków się powinien zwiększyć chyba do 9. To jest też pewien etap, jaki musimy przejść. No dobrze. Myślę, że możemy tutaj sobie ustawić tę naszą drewutnię, żeby już gdzieś tutaj była. Drewutnię postawimy sobie tu gdzieś w blisku. Mamy tam naprawdę dwie opcje. Albo podstawimy sobie teraz drewutnię, żeby było wydobycie, albo postawimy sobie domek. To tak naprawdę nic nie zmienia w naszej sytuacji obecnej. A z tego względu, że jeśli cokolwiek teraz odblokujemy, musimy czekać, aż odblokują nam kolejne budynki, więc musimy wykonywać pewne tam zadania, które są przewidziane. Przyjęcie to wstawię tak. O, wyszły nam te krzaczki. Szkoda. No dobrze.
Mamy to tutaj. Jest blisko lasu, więc łatwiej będzie wycinać. Co potrzebujemy, żeby to wybudować? Potrzebujemy kłody. O, poszło szybko. Okej, czyli osiągnęliśmy właśnie nasz limit, a tak, to idę na limit, co tutaj mamy. Musimy porozmawiać z Alminem, a Alina może zostawmy sobie na później. Idźmy poszukać jakieś zwierzątko, żeby polować. Dobrze, idźmy poszukać jakichś zwierząt. I rano wybierzemy się do miasta, by wykonać zadania z rozdziału trzeciego.
zadanie. To nie prosta, kosztowana. Ale musimy wykonać dwa zadania dla sąsiadów. Co tutaj mamy? Alvin. Mamy zadanie. Dostarczyć patyk. To szukajmy go. Oi. Witaj. Jesteś dole barem. Okej. Poczekaj do następnego lata. Okej. Okay. Jak z tobą sąsiadem? Mamy dwa. A z trzech. Czy musimy znaleźć jeszcze jedną osobę, której możemy pomóc? Może udajmy się do Baranicy. Okej. Okay. To. Co nie dowala? Kłoda 6 sztuk. Okej. Okay.
Okej. Okay. Nic. Teraz popatrzmy. Czy to dało jakiś efekt? Tak, jak widzicie, mamy zwiększony limit, mamy teraz 9, 4 z 9 budynków, więc tego typu rzeczy zwiększają nasz limit budynków, więc możemy budować dalej. Okej. Okay. Ogólnie pozwolę taki, może jeszcze kogoś zapoznamy. Drogomira. Może tu. Choroman. Okej. Okay. Każdy lubi na przykład. Rozmawiać tak tych rzeczach. Okej. Okay. Pan dzień dość często się sprawdza. To tu jeszcze mamy. No, tam to jest. Tylko możemy coś kupić. Sprawdźmy to. Okej, okay. Pokaż nam co masz. Diablo, no i pasza. Pełna. O, ładnie. Akurat nas to nie do końca interesuje. Hej. O. Okej. Okay. Fajnie. Okej, nie ma czasu. Dyplomacja. O, to ciekawe. Rozmawiamy z ludźmi, palając swoją dyplomację. O, to też fajne. Okej. Okay. Okej. Okay. No, za wiele głosów nie ma. Wypadek. Zapiszmy to, co mamy. Jakby nas coś napadło po drodze. Myślę, że możemy wracać z powrotem do naszego obozu. Mamy już te butnie. Mamy myśliwego. Mamy magazyn zasobów. I mamy dom. Więc, żebyśmy mogli zwerbować kogoś, to musimy postawić jeden dom co najmniej. Co najmniej jeden dom. I jeszcze musimy mieć magazyn zapasów. Którego na razie jeszcze chyba nie jesteśmy w stanie postawić, bo musimy rozwinąć technologię. I technologia tutaj będzie. Tak, magazyn żywności. Teraz tak rozwiniemy. Rozwin tę technologię poprzez czynności rolnicze oraz hodowlę zwierząt. Wprowadź nowe schematy i naucz się kontrolować bardziej zaawansowane budynki.
rolniczy. Konstruować. Ok, więc musimy zrobić jakieś pole. Postawmy najpierw może dom. Postawmy dom, postawmy, zróbmy jakieś pole. Przydałoby nam się jeszcze, gdyby się udało gdzieś kupić jakiś sadw albo coś. A najlepiej plecak. Wtedy zwiększy to naszą ładowność. W zależności od tego, co później kupimy, to chciałem na razie chyba do 15 kg maksymalnie. To już tak dużo. A na razie mamy problem, że nie możemy tak naprawdę więcej niż 6-7 drzew. Gdy mamy coś więcej, bo utrudnia nam to wnoszenie. Nasz domek.
I tym sposobem mamy klub już domek, więc mamy dwa domki, magazyn zasobów, myśliwe, no, drewno. Jeszcze pozostaje nam tylko magazyn żywności, który jeszcze nie mamy odblokowany, który musimy odblokować. Aby to odblokować, potrzebujemy 5 punktów technologii rolnictwa. Żeby to dostać, musimy zrobić kilka pól. Ja myślę, że zaczniemy tutaj od jakiegoś pola małego. Żeby postawić pole, musimy wejść na budynki, prawy pole. Pole takie może takie. Jedną rzeczą, którą potrzebujemy, jest drewniana motyka. Drewnianą motykę musimy sobie włożyć gdzieś w sloty szybkiego wyboru, przynajmniej go botynką. Tak to zrobimy. Tam jest ta piątka. I to przeorać nasze pole. OK. Nasze pierwsze pole zostało przeorane. Zobaczmy, czy coś się zmieniło w naszych punktach technologicznych. Tak, mamy już 4,4 punkta, więc niewiele nam zostało do spełnienia. Dobrze, co możemy dalej zrobić? Gdybyśmy mieli skóry, możemy zrobić worek, którym będziemy mogli rozprowadzić nawóz. Zobaczmy, czy takie coś mamy gdzieś tutaj u nas. Tu chyba nie mamy skór. Dziura jedynie. Patyki kłoda. Nie ma. A tu? Nawóz. Nawóz mamy. A potrzebujemy worek. Żeby tworzyć worek, potrzebujemy skórę. Więc tym sposobem musimy iść na polowanie. No, na polowanie nie potrzebujemy słomy, żeby zostać. Nie potrzebujemy piór. Patyków również. I kłoda chyba też nam nie potrzebna. No, żeby do jedzenia, więc warto by się coś uzupełnić. Co to za umiejętności mamy? O, wydobyć mam aż 2 punkty. Mistrz zniszczenia.
O, to jest też fajne. Oni wszyscy rzucili się siekierą. Też fajne. Dobrze. Idziemy. Chcemy się napić. Idziemy na polowanie. Możemy to zaatakować, jak widzicie, innymi rzeczami. Pieczemy sobie trochę jedzenia. To możemy zrobić bezpośrednio na kamiennym ognisku. Ok, mamy pieczące mięso, więc możemy wytworzyć nam worek. Zobaczmy, czy to się uda w ten sposób. Prosty worek. Zblokowano warsztat. O, też fajnie.
Warsztat nie znam jeszcze potrzebny. Ale warsztatem również się zajmiemy za niedługo. Teraz tak, skorzystajmy z naszego worka. Na prostego worka. Ale najpierw co chciałem zrobić? Użyjmy już tego, co tutaj mamy. Czyli dostajemy nawóz, który mamy. O, to nas przeważa. Posadźmy kapustę. Bo kapustę wiem, że możemy posadzić. Zobaczymy, co jeszcze będziemy w stanie w tej porze roku posadzić. Teraz tak, puszczmy nasz worek do naszego podręcznego. Okay. Teraz tak, gdy wybierzemy worek, prawym przyciskiem myszy wybieramy, co chcemy zrobić. Czy pracujemy na polu, czy pracujemy na sadzie. Pracujemy na polu. I teraz tak, do polu mamy do dyspozycji nawóz i wiele różnych ziaren. Tak jak widzicie, to jest krzyżykiem. Nie jest odpowiednia pora roku na to. Możemy posadzić kapustę. Posadzimy kapustę. Ale najpierw musimy nawozić. Możemy nawieźć nawóz, dać na więcej od razu. O, mamy magazyn żywności. To, czego chcieliśmy. Ale jak już działamy na polu, to będziemy działać na polu dalej. 5 i 6. I teraz tak, teraz my musimy wziąć drewnianą motykę i zaorać nasz nawóz. Proszę bardzo, teraz korzystając znowu z worka, może być to prosty worek, może być to inny worek, siejemy. Siejemy na polu i siejemy to, co w danej porze roku możemy posiać. Teraz akurat ja mam kapustę, więc zasieję kapustę. I tak naprawdę teraz pozostaje nam tylko czekać na plony. Ile to wytrwało? Zobaczmy. A może być w glebie wiosną i plat przy użyciu worka. OK. I w ten sposób zaoraliśmy i zasialiśmy na naszym polu. Tym samym odblokowując nasz magazyn żywności. Mamy 4 kłody. Więc myślę, że nie uda nam się posadzić i postawić jeszcze magazyn żywności. Bo chyba wymaga więcej. Zobaczmy. Wymaga 8, więc też 4 musimy mieć. Dobrze, zostawmy co się da na razie w domu.
Wyszła odpowiedź. Jakaś nagła i bardzo silna burza przeszła w nocy przez waszą wioskę i uszkodziła niektóre domy. Na szczęście nikomu nic nie stało. Okej, no nie mamy dużego wyboru, więc jeden. No dobrze, to będziemy naprawiać. Naprawy domków. Potrzebujemy młotka. Cały guzik. Budowanie, naprawianie. Teraz szukamy wszystko, co jest na czerwono. Patyki. Musimy zabrać. Naprawię dalej. Zobaczcie, mamy nowe grzybki. Teraz przy grzybkach musimy patrzeć, bo na jesień jest dużo więcej rodzajów grzybów i wiele z nich są po prostu trujące. Dobrze, to teraz mamy już zapasy. O! Nie było rosła nam kapusta. Którą możemy zebrać. Dostaliśmy kolejne dwa. Mamy cztery nasiona. Popatrzmy, czy możemy je teraz posadzić. Ale nie, teraz nie jest sezon. A teraz możemy posadzić, czy to, które mamy, pszenica. Dobrze, czyli teraz chyba nie posadzimy na razie nic. Tak, zebraliśmy nasze pierwsze plony i one wyglądają. Kapusta. Super. Znowu coś. Możemy ją tak naprawdę albo zjeść, albo schować do naszego magazynu jedzenia. To najpierw musimy go dokończyć.
Magazyn żywności mamy gotowy. Możemy pozostawić coś z żywności. Zobaczmy, co tu mamy. Może jakieś grzyby. Mięso nie, bo mięso nie poczułaś. To bym zostawił. Może nie wszystkie, bo jeszcze coś nam się przyda. To. Gorzkiem jest zatrucie, więc w razie wydamy tutaj docelowo trafię do naszej stodoły, gdzie zmienię i zrobimy z nimi nawóz. Resztę rzeczy, które tu mamy, czyli nasze zapasy, futro damy tutaj, mamy trzy kłody. Co z nimi możemy zrobić? Zobaczmy, jak nasze narzędzie wygląda. Kamienna siekiera, więc nie będziemy musieli tworzyć nową. A włócznie mamy trzy. A przez ostatnie. Tak jest. Patyki. Na razie zostawmy. Skłód, który mamy, zrobimy sobie od razu już. Zrobimy już drewno opałowe. Możemy to zrobić tutaj. Albo w drugu. Teraz podsumowując, a na tym myślę, że na razie zatrzymamy się i to będzie koniec części pierwszej. Więc podsumowując, co udało nam się zrobić? Jesteśmy na sezonie jesiennym, czyli przed nami jeszcze duża część jesieni oraz zima. I udało nam się już zbudować tak naprawdę wszystkie najważniejsze budowle, które będziemy potrzebować, by móc sprowadzać mieszkańców i by móc rozpocząć tak naprawdę własną osadę. Ponieważ mamy domy, mamy dwa domy. Jeden nasz, jeden, do którego możemy sprowadzić kobietę, mężczyznę. Czyli mamy już dwie osoby. Mężczyznę możemy zatrudnić do pracę w drobutni. Dając mu kamienny siekierę, będzie ścinał drzewa i będzie produkował drewno opałowe. Co będziemy tutaj robić w zarządzaniu, w wydobyciu drewna. I tutaj, przechodząc w prawo, mamy kłody, patyki oraz drewno opałowe. To są najważniejsze rzeczy, które będziemy potrzebować na początku. Później kobietę możemy zatrudnić w łowiectwie, czyli w chacie myśliwego. Nie zrobimy z niej myśliwego, ale jednym z pracowników tutaj może być zbieracz. Zbieracz będzie zbierał wszystko to, co się da. Jeśli będzie zbierał jagody, jeśli będzie sezon, będzie zbierał grzyby, jeśli będzie sezon. Oraz
teraz. A coś jeszcze? Chyba nie. Tylko jagody i grzyby. Więc przez pierwszy czas będziemy musieli jeszcze zapewnić coś na początek, jakieś jedzenie oraz drewno o połowę. To jest dość istotne. A kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to postawić trzeci dom, wziąć kolejną osobę, trzecią, i tą osobę zatrudnić jako myśliwego. I z trzyosobową wioską, cztery razem z nami, będziemy w stanie już w pełni funkcjonować jako mała wioska. Później przyda nam się stodoła, jakiś pracownik stodoły, żeby móc uprawiać na naszych polach, ale możemy to robić też sami. No i później będziemy rozwijać się dalej, ale to już w części drugiej. Dziękuję na razie za uwagę i zapraszam do kolejnej części.